Cześć, ja jestem Rolak i witam was w filmiku, w którym opowiem o moich pierwszych wrażeniach z nowej bety The Crew. No cóż, takie jakby pierwsze wrażenia. Wcześniej grałem w tą pierwszą betę, ale z trzech powodów. Można powiedzieć, że nie jest to takie moje oficjalne odczucie. Nie miałem zbyt wielkich odczuć, choć nadal to robiło na mnie wrażenie. Wtedy niestety pracowałem, nie miałem czasu. Tylko rzecz, że przez tylko dwa dni mogłem sobie pograć, a łącznie z pracą to tylko parę godzin mogłem pograć. I mój komputer był dość słaby, żeby móc piękność całej tej gry oddać. Dzisiaj w końcu na swoim koncie zacząłem nową grę na nowej becie, która jest od 25 sierpnia. No cóż, powiem wam tak. Pierwsze włączenie od razu nas wpakowało do jakiegoś bagna. Nie chcę zbytnio spoilerować, ale powiem tylko, że ostra rozpierducha i jazda wielkim samochodem po różnych terenach mnie naprawdę zaskoczyła jak na pierwsze wrażenie i to było naprawdę mega, niezwykłe. Tak niesamowicie się poczułem, że to masakra, nie? Na początku już mieliśmy szansę przetestować parę aut. Jest to bardzo miłe. Fajne w ogóle jest wprowadzenie do gry. Mi się osobiście podobało. No cóż, ale co mogę powiedzieć jeszcze? Przegrałem około 2 godziny przed chwilą. I chciałbym szybko nagrać ten filmik. W sumie dość krótki. No cóż, kupiłem sobie auto 370ZK, moje drugie ulubione auto w świecie realnym. Jakoś tam stuningowałem. No cóż, tuning działa w przeciwieństwie do pierwszej części. W pierwszej becie mi się jakiś błąd wyskakiwał, nie wiem jaki. Już nie pamiętam, w każdym razie nie mogłem sobie stuningować jakiejś cel samochód i musiałem jechać tym jak wyglądał. Tak jak wyglądał, ale wyglądał spoko wtedy. A teraz mam szansę sobie pojeździć po świecie, porobić parę misji. Porobię parę misji zdecydowanie, żeby wam też powiedzieć jak one wyglądają, jakie są tryby w tych misjach. Story Missions, czyli misje w fabule, ale postaram się nie zdradzać nic w związku z fabułą, raczej nie ma co opowiadać, sami się dowiecie jeśli zagracie, nie? Lub z mojego let's playa, jeśli będę robił w przyszłości, jak wyjdzie już gra. Ale to rzeczy, co tu mogę powiedzieć z moich takich odczuć. Jeżdżenie po świecie, oglądanie tego wszystkiego było dla mnie czymś naprawdę niezwykłym. Tak jak wchodzę do tej gry, w sensie czekałem, miałem pewne problemy. Raczej się obawiałem, że nie dostanę się do tej bety, ponieważ mam ją gwarantowaną, tak? Ale się okazało, że większe problemy mają ludzie na Appleju niż na Steamie. Na Steamie to było bardzo prosto, ponieważ ja kupiłem na Steamie grę w Gold Edition. Wygląda tak, że po prostu nagle się pojawił znikąd i zowąd przycisk instaluj, a z boku się pojawiła opcja numer seryjny. I tak musiałem się zalogować do Appleja niestety, ale w tym przypadku nie było żadnego problemu, bo całą grę ściągnąłem na Steamie. Na Steamie strasznie szybko mi się ściągnęła, chyba w pół godziny. I mogłem od razu przejść do grania, bez żadnych problemów. Wszystko pięknie działa, gram praktycznie na maksymalnych wymaganiach, raczej maksymalnej jakości grafiki i utrzymuje mi się te 30 klatek, które niestety jest zablokowane, ale z pewnością jest opcja w ustawianiu gry, która pozwala na usunięcie tych 30 klatek, ale na razie jest zablokowana. Z pewnością to jest ze względu na to, że jest betą jeszcze ta gra i trzeba tutaj to wziąć pod uwagę, że pewne rzeczy są ograniczone. W ogóle możemy grać tylko do 10 levela. Znaczy, maksymalny level to jest 10. Później niestety już dalej nie możemy grać, ale to z powodu takiego, że
dalsza część gry nie jest jeszcze w pełni zrobiona, nie ma wszystkich aut i tak dalej. Więc zrobili grę na tyle, żeby przynajmniej w tej becie mogliśmy by pograć do tej 10 levela. Reszta tych misji i tak dalej jest zablokowana ze względu na nieukończenie gry jeszcze, tak. Jeszcze robią misje, tworzą nowe samochody i tak dalej, więc to jest pewne usprawiedliwienie. Ale cały świat jest dla nas dostępny, więc możemy jeździć gdzie chcemy i słuchajcie, planuję sobie raczej najprywatnie przejechać całe Stany wokół. Liczyłem, że to zajmie mi około trochę mniej niż 2 godziny. Trochę mniej niż 2 godziny. Wyobraźcie sobie 2 godziny jechać tak praktycznie bez przerwy. Jest to totalna masakra. Ale skąd wnioskowałem to? Oglądałem filmiki na temat ile wzdłuż po przekątnej ile nam to zajmie. Wyszło, że około od 40-50 minut, więc dodając, że dołem przejdziemy około 30 minut, bo ten dół jest trochę krótszy, do góry około 10-20, potem górę do 40 minut przynajmniej, żeby znowu do dołu, taki wiecie, trapesem pojechać od miasta do miasta i to zajmie nam około ponad 1,5 godziny, oczekuję około godziny 50, godziny 40. Więc ja sobie taką podróż robię, przyszykowałem sobie ładną playlistę w moim odtwarzaczu na komputerze, nazwałem ją Around the USA i będę podłączę swoją kierownicę Dreamforce'a i będę sobie tak jechał i podziwiał widoki w The Crew, a niektóre miejsca, po tym co wiem, naprawdę potrafią szokować wizualnie. Więc tak to wygląda. Okej. Więc takie są moje pierwsze doznania. W sumie dużo o innych rzeczach też powiedziałem. Ale powiem wam tyle. Nie żałuję kupna Prowadera, który na Steamie nie był tani. Około ponad 200, słuchajcie. Normalnie w Appleju mógłbym za 170 chyba kupić. Coś około. Ale niestety ograniczenia mam pewne. No i cóż. Muszę wam powiedzieć ty, wow, nie no, naprawdę, niesamowite przeżycie, a to sam początek gry, a jest przed nami dużo, dużo ciekawych aut, oczekuję mojego, oczekuję więcej samochodów japońskich, takich azjatyckich, JDM lub coś w tym stylu, względu na to, że teraz w grze, w tej becie mamy dostęp do tylko dwóch takich samochodów, to jest Skyline i 370Z, A gdzie jest Toyota Supra, gdzie jest Mitsubishi Evolution, gdzie jest... jeszcze taka jedna marka, zapomniałem. A Subaru Impreza właśnie, o tym pomyślałem. Gdzie są te auta wszystkie? Mazda RX-7, RX-8. Brakuje mi tych aut. Co prawda jest to Ameryka, tak? I najwięcej tu jest amerykańskich aut. Chyba Fordów jest 8, rozumiecie to? Shelby, następne 2. Mustangów, nie Mustangów, cholerę tego jest, tych amerykańskich Chevroletów i innych takich, ale brakuje mi tych takich azjatyckich samochodów, takich japońskich. Niestety. W sumie dużo takich aut jest importowanych z zachodu, ze wschodu. Raczej tam dla nich to jest z zachodu, w sumie, nie dla USA. I naprawdę bardzo dużo takich azjatyckich samochodów jeździ po drogach USA, jakby tak patrzeć. Dziwię się, że na razie nie ma żadnych knockout, ale potwierdzono na pewno, że jest marka Mazda. Na pewno już potwierdzono, jest na pewnym zdjęciu, że być może będzie jakieś auto. Nie jest to pewne, ponieważ mamy na przykład w grze tor Mazda Raceway. Mazda Raceway Laguna Seca się ten tor nazywa, jest to Mazda Raceway, jak powiedziałem, i możliwe, że stąd musieli mieć licencję na Mazda, na przykład. I też na pewnym zdjęciu jest napisane, że Nissan GT-R 370Z i Skyline i coś tam, co są 3 kropek, nie? Więc GT-R można uznać, że to jest GT-R R35.
Więc mam nadzieję, że ten GTR także będzie, bo także go bardzo lubię. No i mam nadzieję, że też dojdzie dużo takich azjatyckich aut. Nawet błagam o to, w szczególności, że ta gra ma tuning i świetnie by to pasowało do tego. Okej, dobra, koniec mojego pitolenia. Zapraszam was na następne filmiki zresztą. Przez cały tydzień planuję robić filmiki o różnej treści. Wszystko, te najważniejsze cechy w Dekruce wyróżnić. Tak jak właśnie tuning, misje, PvP, wielkość świata, cały świat, czy jest detaliczny, czy jest pusty i te sprawy. Więc zapraszam was do oglądania reszty moich filmików, która powstanie za jakiś czas. Znaczy, już jutro mam nadzieję, że powstanie jakiś ciekawy filmik. Tylko co jutro zrobię? Być może filmik z misji, albo filmik z świata, bo za chwilę planuję przejechać całe USA dookoła. Dobra, więc to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!